Czy reprezentacja Polski zawiedzie nas po raz kolejny, czy może tym razem spełni oczekiwania naszego narodu o godnym pokazaniu się na dużym turnieju? Z niewiadomych przyczyn na ławce trenerskiej Senegalu jest Snoop Dogg i prawdopodobnie to był nasz gwóźdź do trumny. Krychowiak szybko łapie żółtą, co chyba zdziwiło Snoop Dogga, ale nie zaskoczyło żadnego Polaka. Mecz wskoczył na najwyższą intensywność. Lewy dumnie pokazał, jaką ma fajną fryzurę ze wzorkiem, a Senegal ku zdziwieniu wszystkich pokazał, że potrafi grać w piłkę lepiej od Polski. Nie ma co się załamywać. Załamać się można dopiero wtedy, gdy się zobaczy, co odjęło Krychowiak do spółki ze Szczęsnym i całą obroną w sumie. Streszczę to jednym zdaniem, ale żeście ekipę zmontowali. Sam Snoop Dogg nie mógł wierzyć. Z ekipą Freeza byłoby trudniej grać niż z ekipą z Polski. Trzeba dodać, że Krychowiak ze swoim pięknym akcentem z kontynentu strzelił na 1-2. Całość możesz obejrzeć na moim YouTubie. Oprócz tego, że możesz tam obejrzeć całość, zachęcam do wchodzenia w zakładkę społeczność, bo tam robię ankiety odnośnie tego, co ma się ukazać na kanale w przyszłości.